teraz masz szansę coś powiedzieć. Teraz już nie chcę. Teraz ja już wiosłuję, jestem zajęty wiosłowaniem. Moja podzielność uwagi jest typowo męska. Jak coś robię, to nie myślę o niczym innym. Nic nie słyszę, nic nie rozumiem. Lisy w Edenie. Odcinek 61. Chodź po słońce. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Spotykamy się dzisiaj z wami pośrodku niczego. Dokładnie tak. Głównie ze względu na to, że chcieliśmy dojść na koniec Albanii, czyli Zaksamil jeszcze, ale zatrzymał nas teren wojskowy i okazuje się, że dalej pójść nie możemy, więc się zatrzymaliśmy na polu i się relaksujemy. Dzisiejszy odcinek będzie taki energetyczno-relaksacyjny, czyli takie trochę sprzeczności, bo trochę słońca, trochę aktywności, ale wszystko z uśmiechem i z takim, powiedzmy sobie, swobodnym podejściem do tematu. Ja myślę, że wyślemy wam dzisiaj bardzo dużo słońca i naładujemy wasze baterie, bo widziałam, że macie temperatury minusowe, aczkolwiek no słońca chyba w Polsce nie brakuje. A jak wiadomo, jak są temperatury minusowe, to baterie trochę gorzej działają, akumulatory troszkę mniej mają tej energii, więc chcielibyśmy dzisiaj wam troszkę pomóc, żeby tej energii odzyskać trochę. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w okolicach miasta o nazwie Ksamil. Trochę jesteśmy za Ksamilem. Poruszamy się od jakichś 3 tygodni w okolicach Sarandy. Sarandy do Ksamilu jest jakieś 15 minut drogi. No i my jadąc tą drogą szukaliśmy różnych miejsc na postój. Szukaliśmy plaż. Nawet parę ciekawych miejsc znaleźliśmy. Tam się zatrzymaliśmy na chwilę. Jedna plaża taka była wyjątkowo urokliwa i wracaliśmy do niej co chwila. Na polski jest tłumaczona jako taka plaża lustro. Czyli właśnie jest tutaj tafla wody, która odbija przecudnie góry otaczające. Na tej plaży spotkaliśmy, taka przykra sprawa, niestety martwego psa, a właściwie to, co po nim zostało, i martwą owcę, a właściwie też to, co po niej zostało. O, hippie ulubiona zabawa puszką. Okazuje się, że w okolicach Ksamilu jest dużo miejsc do tego, żeby stanąć sobie kamperem na dziko, blisko plaży. Natomiast prawda jest taka, że w sezonie to nie byłoby takie proste. Ja myślę, że Albania jest jednym z lepszych krajów na właśnie van life. Na przykład wczoraj mieliśmy taką sytuację. Zapukała do nas wieczorem koło 18 policja, już po zachodzie słońca. No i my, pierwsza reakcja, oczywiście przyspieszony puls i takie trochę zastanowienie, czy na pewno będziemy mogli tu zostać na noc. Policja się przywitała, zapytała tylko, czy jesteśmy bezpieczni, czy wszystko jest dobrze, ze względu na to, że hippie w kamperze szczekała, jak usłyszała pukanie do drzwi, to zapytali się, czy z psem jest okej. Powiedzieliśmy, że tak, no więc powiedzieli, że żaden problem, dziękują i życzą dobrej nocy. Jeżeli planujecie odbyć taką podróż po Albanii, to zapraszamy was do subskrybowania naszego kanału i oglądania naszych nowych filmów, ponieważ będziemy jeszcze 2 tygodnie w Albanii. A dlaczego tylko i aż 2 tygodnie? Ponieważ maksimum, jakie możemy zostać w Albanii bez załatwiania sobie stałego pobytu, to jest 90 dni, czyli 3 miesiące i te 3 miesiące mijają już wkrótce. Nawet się nie spostrzegliśmy, że tak szybko to upłynęło. No i musimy jechać dalej. Jeszcze nie wiemy do końca gdzie, ale coś nam się wydaje, że będzie to chyba jednak Turcja. Zapraszamy do zostania razem z nami, a póki co Ksamil i jego okolice. Plaże, słońce, energia. I woda. Dużo wody. Jeździmy sobie po tej Albanii, jeździmy, no i tak patrzymy na piękną przyrodę, poznajemy fajnych ludzi, ale mamy wrażenie, że trochę z tej przyrody nie korzystamy, no bo a to pada, a to może za zimne, żeby się kąpać jeszcze. A to nie mamy roweru. Można niby morsować, no ale no powiedzmy sobie szczerze, myśmy już to robili, jak nie mieliśmy ciepłej wody, więc nam się znudziło morsowanie. Nie jesteśmy na tym etapie, jesteśmy dalej. Więc chcieliśmy jakoś tak na to może się udać, może no. Tak, i trochę bardziej niż tylko wpław.
No i okazuje się, że dobre myśli przyciągają dobre czyny i dobrych ludzi. Poznaliśmy wczoraj, a jakże, rodaków. Tak. Na końcu Albanii, ponieważ jesteśmy z Aksamilem. No i tak się zgadaliśmy, że jest taki kajak do wypożyczenia od nich. Mają dmuchany kajak. No i myśmy tak pomyśleli, że to w sumie chyba strasznie fajnie, żeby go wziąć i popłynąć na okoliczne wysepki. Tak, więc dzisiaj wybieramy się właśnie morzem na wyspę i zabieramy was na tę wycieczkę razem z nami. Pogoda jest iście wiosenna. Dzisiejszy dzień nazywam nawet pierwszym dniem wiosny, ponieważ tak się czuję. A właśnie obchodzimy 16-miesięcznicę naszej podróży. No dobrze. A to może ja wypchnę? A ty mnie wypchniesz? No wypchnę. Ja sama się wypchnę. To wypchnij się sama. Zobaczcie tylko na kolor wody. To jest coś niesamowitego. Temperatura podobno 16 stopni, więc nie najgorzej. Myślę, że w Bałtyku czasami bywa gorzej latem. No dobra, chodzimy. Wow! Wow! A, mam siedzisko. Czekaj się, mam... Wow! No nie, co ty? Demon. Poczekaj sekundkę, co ja może to ogarnę? O, dużo lepiej. Kapok jest, słuchajcie. Case był taki, że nie mieliśmy kapoku, ani jednego, niestety. No i ja powiedziałam, że to jest trochę szkoda, przydałby się kapok. Wychodzimy na plażę, leży kapok, totalnie dobry, totalnie używany, ale dobry. Raczej będzie działał w razie potrzeby, mam nadzieję, że potrzeba nie zaistnieje. Daj mi plecak. Teraz ja. Nie ma co ukrywać, że przy tak pięknej pogodzie, przy tak przyjemnej aktywności fizycznej, przydaje się czasem piwo i zaopatrzyliśmy się w piwo. Spożyjemy je na wyspie bezludnej. Mamy nadzieję, że bezludnej. No, mamy nadzieję, że bezludnej. No dobrze, to ja wchodzę. Uwaga. No to zapraszam. Tutaj w okolicy Aksamilu są kamieniste dna, także przydają się takie plastikowe buciki. My ich nie mamy. Klapki od biedy się dają jakoś zastosować, ale jak ktoś chciałby cały czas wchodzić do wody, to lepiej mieć takie plastikowe buciki. No plastik i morze to nie jest dobry pomysł. Ja polecam nie mieć plastikowych bucików, które przez przypadek jeszcze w tym morzu zostaną. Ja to w ogóle mam nadzieję, że to nie zacznie nam... Ja też. Uchodzić powietrze z tego kajaka. Wiosło. Wiosło. Ciach. Całkiem okej widok na twoje umięśnione plecy. No zapewne. Umięśnione to one dopiero będą po jednej wyprawie. A ty zamierzasz? Zamierzam. Na razie tylko pokazuję, jak odbijamy. Dzięki. Pa, pa. Pa. Aksamilem jest tak, że to jest naprawdę takie rajskie otoczenie. Natura jest przepiękna. No woda jest właśnie totalnie przejrzysta, turkusowa. Tylko że my jesteśmy właśnie poza sezonem, więc doświadczamy totalnej dzikości, bardzo dużej bliskości z naturą, a podobno latem, jak jest sezon, słyszeliśmy, że bardzo ciężko jest się wcisnąć na plażę, że człowiek leży przy człowieku. I ja to rozumiem, bo jest pięknie, ale z drugiej strony nie rozumiem, bo jak wszyscy jadą w to samo miejsce, no to już chyba nie chce się jechać w sezonie właśnie w to miejsce. Jest też tak, że do Korfu mamy naprawdę blisko i chciałoby się tam podpłynąć, ale niestety widzieliśmy, że Straż Morska no tutaj czyha na takich jak my na wodzie i wieczorem pływali, oświetlali morze, oświetlali brzegi i patrzyli kto i dlaczego na tym brzegu się znajduje. Więc Grecy. Chyba nie będziemy ryzykowali. Chociaż nie wiem, może to nie byli Grecy, może to byli też Albańczycy. W każdym razie zdecydowanie wyglądało to na policję, która bada brzeg nocą. Tutaj na razie skaliste wybrzeże, to nie wejdziemy, ale podobno tutaj między wysepkami jest ładna plaża. Zaraz do niej mamy nadzieję dopłynąć. To piaszczysta, nie kamienista. Piaszczysta, nie kamienista. O, już się nam wynurza druga wyspa. I między nimi podobno da się dobić jakoś.
Mewy takie. Ale co jest? Halo! 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 To nasz dom. Przyjemniutko. Pierwszy dzień wiosny w Albanii. 5.02.2021. Wsiadamy? Oczywiście. I oddamy się perwersyjnemu spożyciu alkoholu na tej plaży. Nie wywal plecaka, błagam. Bardzo szybka przejażdżka, przepływka, nawet bym powiedziała. Trzymam. Sama pcha, sama ciągnie. Oho. Oho. Człowiek tu był. Ciężko cokolwiek dodać, chyba. Za krótko, tak? Żenada raczej. No dobra. Nie dotarliśmy na Korfu, ale... Na koniec świata też nie jeszcze. Ale Korfu widzimy z oddali. Na jakże dziewiczej plaży w odosobnieniu. No trochę wy nam towarzyszyliście, okej. Okay. I płyniemy. No, nie we wszystkim, ale płyniemy razem. Dalej. Dalej! Płyniemy dalej. Kajak jest napompowany w pełni. Nie ucieka z niego powietrze. Przynajmniej mam takie wrażenie. Gdyby coś się wydarzyło na morzu otwartym i przebiło nam taki kajak, no to już wtedy trzeba liczyć tylko na swoją dawkę adrenaliny. Wiosłuj! dzięki! Żebyśmy zaraz nie wylądowali na jednej ze skałek. Dobra, już ci pomagam. Ale w cieniu to się robi chłodniej troszkę. Oj! Trzeba szybciutko do słońca. Poproszę pomocy. Dobra, jedziemy. Dobijamy do brzegu, a tam widzę na brzegu, że robi się już ognicho. A co wy tacy poubierani? Uważaj na skały, bo są ostre. Dobra, trzymam cię. Jest szansa, że wyjdziesz. Jest szansa? Jest szansa. Wysiadamy. A tutaj pan Przemo, właściciel tegoż pojazdu. Cześć. Wodnego. Szybki. Jak prawdziwi rozbitkowie rozbili się na skałach i teraz ogrzewają się przy ogniu.
miłe, złego początki, bo okazuje się, że jednak, znaczy to się nie okazuje, tak jest tutaj, że temperatura, kiedy słońce zajdzie, spada od razu dość drastycznie. No. I tak jak przed chwilą chodziliśmy sobie w krótkim rękawku, nawet sobie weszliśmy do wody, to teraz to w życiu bym tego już nie zrobił. Teraz szczęka chodzi. Proszę no bardzo. No mi chodzi i to tak poważnie. Do domu na szczęście nie mamy daleko. Musimy przejść tylko wzgórzem, doliną, plażą i jesteśmy na miejscu. A tutaj się zrobiło tak, że mamy w ogóle coraz to nowych sąsiadów. Okazuje się, że dzisiaj kolejni Polacy przyjechali tutaj kamperem. Więc wygląda na to, że te rejony tutaj w Albanii no całkiem chyba odpowiadają nam jako narodowi. Tak, tak. Lokalsów za dużo nie poznajemy, za to z rodakami no, udaje się spędzić wieczór i dzień. Idziemy się ogrzać i chyba będzie ognisko. O, już zawroty głowy z zimna. Ja też już tak mówię trochę, jakby po prostu miał twarz taką skostniałą. Tak czy siak, dzisiaj wieczorem ognisko.